Witam serdecznie, nazywam się Alicja Owczarzy. Znajdujemy się dzisiaj w maleńkiej miejscowości o nazwie Sulkiczora pomiędzy Solą i Zwardoniem. To właśnie tutaj, w maleńkim kościółku, odbędzie się dzisiaj komunia w oprawie góralskiej. Rzecz jest unikalna, ponieważ takich komunii praktycznie już nie ma. Dziś pokazać Państwu maleńki kościółek w malowniczej wiosce, będącej jednocześnie najmniejszą wsią w gminie Rajcza. To Kiczora, położona między Solą i Zwardoniem. To właśnie tutaj dziś odbędzie się druga z rzędu komunia w oprawie góralskiej. Rzecz jest niebanalna, ponieważ takich komunii jest coraz mniej. Tutaj nie ma sporów o wytworną suknię, kultywujemy tradycję i szanujemy naszych góralskich przodków. Dziś w maleńkiej kaplicy góralskie dziewczynki i mali góralscy chłopcy przyjmą sakrament pierwszej komunii ubrani w stroje regionalne. Stroje dziewczynek nieco różnią się co prawda od tradycyjnego stroju góralki żywieckiej, lecz podkreślają rangę uroczystości w oprawie góralskiej. Idea tej komunii odrodziła się 2 lata temu z inicjatywy naszego księdza Krzysztofa Żaka, a mogła zaistnieć dzięki pomocy tutejszej szkoły i wielu dobrym góralskim sercom. Jest z nami pani sołtys wsi Sulkiczora, Kamila Jasińska. Pani sołtys, ile dzieci przystępuje dzisiaj do komunii? Dzisiaj do komunii mamy 9 dziewczynek i 9 chłopców. A z czego składa się taki strój chłopca komunijnego? Strój jest w stylu góralskim. Składa się z koszuli góralskiej, z pasa, spodnie góralskie, kierpce, kopytka i burcy. Piękny, czerwony bruclik. Proszę zwrócić uwagę, że nie tylko dzieci pierwszokomunijne ubrane są w tradycyjne stroje, lecz również rodzice, niektórzy goście oraz ksiądz swymi strojami podkreślają nasze lokalne tradycje. Warto również zwrócić uwagę na oprawę muzyczną mszy świętej. Rodzice dzieci oraz uczniowie, a także rodzeństwo dzieci tutejszej szkoły grają na tradycyjnych instrumentach, dopełniając rangi tej uroczystości. Bardzo byśmy chcieli, aby te komunie stały się naszą małą, lokalną tradycją. Warto uczyć dzieci poszanowania kultury naszych dziadków. Jesteśmy dumni, że jesteśmy góralami. Dla WG Media Alicja Owczarzy.